Pensylwania. Dzisiaj jesteśmy na Dolnym Manhattanie. Dolny Manhattan to m.in. Freedom Tower, którą widzicie tutaj. W tym momencie jeden z najwyższych budynków w Nowym Jorku. On powstał niedaleko miejsca, gdzie stały kiedyś dwie wieże. Natomiast w miejscu, gdzie są dwie wieże, gdzie były dwie wieże, w tym momencie jest Memorial i tam są takie fontanny. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj tam wejść i będziecie mogli zobaczyć, bo w tamtym... Bo we vlogu dwa lata temu nie miałam okazji wam niestety tego pokazać, a to jest właśnie tam, więc spróbujemy się tam dzisiaj przedostać. Na Freedom Tower, jak widzicie, ogromna. Już widzę, że coś się zmieniło. Zmieniło się to, że dwa lata temu, żeby wejść na obiekt, gdzie są te fontanny, trzeba było przejść taką odprawę jak na lotnisku. Prześwietlano bagaże, wszystko co się wnosiło. No generalnie kontrola mega. Natomiast teraz jest już po prostu wejście z ulicy. Więc tym razem się uda pokazać wam te fontanny. Smutne miejsce, bo te fontanny są dokładnie w miejscach, gdzie stały te dwie wieże. Nawet takiej wielkości, jak były dwie wieże. I dookoła na fontannie, na fasadach są wypisani wszyscy ludzie, którzy zginęli właśnie podczas 11 września. Więc już zbliżamy się teraz do samego miejsca. Ładnie to wygląda, co? Pod fontanną. Mamy właśnie piękne ujęcie fontanny. I tutaj jest Freedom Tower. Zobaczcie, jaki ten budynek jest ogromny. Ogromny. Rzecz, która tu jest bardzo, bardzo przydatna, to właśnie dezynfekator do rąk praktycznie w większości miejsc publicznych. Przydaje się, bo tutaj naprawdę zarazków nie wiadomo ile jest, a fajnie jest mieć czyste ręce, zwłaszcza teraz, kiedy te różne choroby tak się bardzo roznoszą. Albert mnie poprawił, powiedział, że dezynfekator brzmi jak nazwa broni, więc płyn do dezynfekcji. Boże, a tak nie zostanie i co? Nie. Patrzcie, jak jest ciemno cholernie. Jezu. Mówiłam dwa lata temu, że jest ciemno na Dolnym Manhattanie, bo nawet światło nie dociera. Ale tutaj to już tak wybitnie. O mamo, jaka bym była smutna. Takie blokady chronią Wall Street, żeby tutaj nieproszeni goście się nie dostali. Więc no już z taką blokadą to chyba niemożliwe. Ja jestem smutna, wybaczcie co się stało. Smutno mi. Ja mam całe. Jesteśmy na Wall Street. A ten pan to, moi drodzy, kto? Jest na dolarach amerykańskich często? Na jedynce chyba. George Washington. A? Słuchajcie, właśnie z tej strony Federal Hall, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, dlatego będę tutaj amerykanizować. Natomiast z tej strony właśnie George Washington przyjął przysięgę jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, oj dobra, muszę zrobić Arnoldowi zdjęcie. Stanął jak turysta. A tu giełda papierów wartościowych. To jest wszystko na takim jednym placyku. Mamy Federal Hall znowu.
i turysta. Co tu masz? Chicken gyro, lamb gyro. Ajej, a tu parośnie. A ja mam, nie, ty masz chicken and lamb. A ja mam sam chicken gyro. Dobre żarcie. Dobre? Za 5 dolarów najedliśmy się naprawdę mega. Tak naprawdę można to porównać jeden do jednego, nie? 5 dolarów złotych tak naprawdę. Jak się to zarabia? Tak, jak się to zarabia. To za piątaka można się najeść. Karnik właśnie przyznał mi rację, bo zawsze jak przyjeżdżałam ze Stanów do Polski, to mówiłam, że tu się mega łatwo żyje. I zawsze mi mówił, że w Polsce na pewno też się łatwo żyje, tylko ja idealizuję, bo dla mnie zawsze Ameryka to była po prostu Arkadia. W każdym razie dzisiaj przyznał mi rację. Tu jest lepiej. Zaraz nas wróć. Wróć. Nie jest, jest inaczej. Jest finansowo łatwiej ogarnąć sobie życie, ale tylko w Nowym Jorku, jak dalej nie wiem, podobno dużo mniej niech się zarabia poza Nowym Jorkiem. Trzeba lubić duże miasto, dużo koloru. Dużo koloru. Tak, mam tu na myśli wcale nie reklamy. Także zapraszam serdecznie do mnie, do Nowego Jorku. U mnie w New Yorku. U mnie w New Yorku to ja chodzę na coffee sobie, codziennie rano. Tam gdzie ludzie, tam byczek. Dobra, ruszaj tyłeczek i idziemy. Wszyscy żeby dotykają. Żeby się jajka błyszczały. No. Wszyscy dotykają jajki, się cieszą. Ha, ha. No. Czekaj. A, już. Jak się z tym czujesz? Dotknąłeś byczek genitaliów. Bardzo małe. Już parę razy miałam taką sytuację.
że na przykład ulubiona bluzka robiła się w rozmiarze jak na bubaca. Trzeba na to uważać. Pranie kosztuje około $2.50. Nie jest tak dużo, porównując to na przykład z amerykańskimi zarobkami.